Co z fakturami zaliczkowymi? Kolejne pytanie. No tak, program PC Market ma faktury zaliczkowe i tym samym są i one będą wysyłane do KSeF-u. To znaczy, struktura pliku XML wymaga takiej specjalnej, jest taka specjalna sekcja na zaliczki i rzeczywiście my tą sekcję po prostu obsłużyliśmy. To znaczy, nasze faktury zaliczkowe, te, które teraz mamy, będą wysyłane do KSeF. Oczywiście tu jedna uwaga. Od 1 września weszło pakiet Slim 3, który zmienił troszkę i ułatwił życie faktur zaliczkowych. Co to oznacza? To oznacza to, że nie trzeba i nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli transakcja przyjęcia płatności, czyli zaliczki zapłaty, jest w tym samym miesiącu, co wystawiona faktura. Jeżeli tak będzie, to mu nie musicie zaliczkować. Czyli tak naprawdę od 1 września, dzięki zmianie Slim 3, w tym pakiecie zmian do ustawy, zaliczki trzeba będzie wystawiać. Jeżeli na przykład teraz robię fakturę zaliczkową, bo przyjmuję płatność, a faktura będzie na przykład za miesiąc albo za dwa, wtedy tak, zaliczkujemy, ale tak nie trzeba będzie stosować. Oczywiście nie trzeba, to nie znaczy, że ktoś nie może, tak? Oczywiście, że może, tak? Ale już takiego obowiązku prawnego nie ma. Więc to też się dużo zmieniło. Więc wszystkie zaliczki takie robione w ramach miesiąca zaliczeniowego, no, jak najbardziej mogą już nie istnieć.